Z plastiku można zrobić wszystko. Jest wytrzymały, tani i przybiera zupełnie dowolny kształt, nawet roweru wodnego. Ale jest pewien szkopuł. Plastik się nie rozkłada. Jeśli spadnie na ziemię, to nie zniknie. Może się rozpaść na kawałki, które dopiero po kilkudziesięciu latach stają się dla nas niewidoczne. Poważniejszy problem stanowi plastik w wodzie. Torebka wpadłaby do morza, gdybym jej nie wyłowiła z kanału. A z morza, razem z górą plastikowych śmieci, trafiłaby do oceanu. Są takie miejsca, w których pływa dużo plastiku. To tak zwana plastikowa zupa. Gdy dostanie się do brzuchów ptaków i ryb, zwierzęta mogą zginąć. Plastik wolno się rozkłada i jest go coraz więcej. Zamierzam coś z tym zrobić. Nie musicie wyrzucać plastikowych buteleczek. Wykonajcie z nich ładny przedmiot. Na przykład wazon. Albo torbę na słodycze. Albo stojak na biżuterię. Pracuję też nad doniczkami do ziół. Przybijam butelki do deski. Sadzę pędy. Sprytnie. Można coś wyczarować z plastikowych korków. Spójrzcie na dzieła artystki Mary Ellen Croteau. Prawda, że piękne?